Witam bardzo serdecznie w kolejnej części zagrody Frankenstein Master of Death. A skończyliśmy na tym, że odblokując interfejs zdobyliśmy klucz do tych drzwi. Klucz w kształcie kotwicy. Wchodzimy. A cóż my tu mamy? Ozdoba ze strzębiem. Oliwiarka. Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Śrubki są albo śrubki są albo zbyt mocno przekrócone, albo po prostu zardzewiałe. A my mamy w ogóle klucz? Zobaczmy, co mamy. Mamy tutaj chyba wkręt, nożyce ogrodowe, łom, miotełka z piór, piła, nóż, rękawiczka, szpula filmowa. Szpula to jest co, ozdoba z lilią, a tu jest ozdoba z jastrzębiem, jest oliwiarka. Szkoda, że nie mogę tego zrobić. To nie, no to trzeba znaleźć klucz, tak mi się wydaje. Przyjdziemy tutaj później. A jeszcze pokaż mi proszę mapę. Mapa wygląda następująco. No, trochę tych lokacji jest tutaj. Trochę lokacji jest. Okej, to czyli tego nie odkręcę. A jakby to piłką przeciąć? Nie. Oliwiarką też nic nie zrobię. Dobra. Spadajmy stąd. Tutaj też nic nie ma już. Statek? Aha. Byliśmy na statku. Tutaj cmentarz. Idziemy na cmentarz. Tutaj też nic już nie zrobimy. Idziemy dalej na karuzelę. Tutaj coś jeszcze jest. Aha. Tutaj brakuje koła zębatego. Ale nie mam koła zębatego. A tutaj co mamy? O właśnie, tu jest. Gdzie on jest? Ozdoba z jastrzębia. O kurde. Tutaj ktoś leży. Ta kobieta przy bramie co była. Halo? Żyjesz? Jest nieprzytomna. Nie mogę jej ocucić. Ale rusza ręką. Jest dobrze. I tymi, nie? Widać, że oddycha może tak. Powiem. Za obrazem znajduje się safe. Muszę tylko usunąć płótno. Mógłbym tutaj coś włożyć. To na pewno mógłbyś włożyć. No ale co mógłbyś włożyć? Ozdoba z lilią może być. Nie, nie wejdzie tutaj ozdoba z lilią. Dobra, to szukajmy innego wyjścia. Bo tutaj też nic nie zrobię. O, jest zielona ozdoba, właśnie. A ja już myślałem, że to wykorzystałem wcześniej. A tu proszę. Przesuń dźwignię na zacienione pola, by odkryć obszar po prawej. Gdy poruszysz jedną, mogą poruszyć się pozostałe. Następnie obróć koła tak, by w każdym z nich znalazł się jeden kolor. By to zrobić, możesz obracać wszystkie cztery z nich. Uii. Dobra. Bez wygłupów. Aha, no zacienione pola, tak? Czyli ty musisz iść na sam dół. Gitara. A teraz... A tu co miałem zrobić?
bo zapomniałem. Tym już nie mogę ruszać. Ale jazda. Informacje? Jest. Następnie obróć koła tak, by w każdym z nich znalazł się jeden kolor. No to jest. By znalazł się... Aha, jeden kolor. To tak, dobra. Zrobię tak, pyk. 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 Właśnie, właśnie. To nie, to nie. O! Co jest w środku? A, jakaś blaszka, odkręćmy to. Zobaczmy, co się kryje za nią. Ozdoba z lilią. Dobrze, tu jest jakiś aniołek jeszcze. Sole trzeźwiące. A co z tym aniołkiem? Nie mogę go wziąć. Chodź tu, kobieto. Elizabeth, can you hear me? Wake up. My dear friend, it's you. It's so very kind of you to have answered our plea for help. Terrible things are happening here. We are all in the greatest peril. It is genius. My spouse has created a monstrous evil. O kurde. Ale to było szpetne. Idziemy za nim? Proszę, mamy trzecią osobę z lilią. A to nie możesz iść za nim? Nie bój się, kolego. Kurde, nie można iść za nim. A chciałbym. Chciałbym pokój z kominkiem. Co tu było w ogóle? Aha, zawór zardzewiał. No to a my mamy oliwiarkę. Jest. Dobra, tutaj damy jedynkę. Gdzie jest jedynka? 1797 chyba to było, tak? 97. Co mamy w środku? Byk. Szukajmy byka. Mucha. Jak nazywa się mucha bez ucha? To już było chyba kiedyś. Taki suchar. Papryka chili. Leki. Leki, leki, leki. Tutaj. Nosorożec. Tutaj się sobą skłoniutki. Serce. Jak na dłoni. Guzik. Guzik. To żeście mnie teraz zaskoczyli. Z tym guzikiem. A to co? To była twarz jakaś. Tu jest. Ale gdzie to? A tutaj to trzeba ułożyć, proszę. Tak? Jest twarz. Orzeł. Jest orzeł. Lornetka. Tu jest lornetka, ale...
Tam był guzik. To mi przeszkadza właśnie, to mi przeszkadza. Teraz szukamy tygrysa i lornetkę. Proszę, mamy lornetkę. Tu jest piesio. Tygrys. Nie widzę tu tygrysa żadnego. A jakby kota połączyć z psem? Tygrys, tygrys. Przecież... Gdzieś on musi być schowany. Nie może być. O, mam pędzel. Po co mi pędzel? Nawet nie wiem, po czym malować. Tygrys. Może psu coś trzeba zrobić? Tu też nic. Nie. Tygrys. To ci tygrys, no? Środek usypiający. Mamy teraz. Nie wyciągnę tego jeszcze, bo nie mam czym. Musiałbym ugasić ogień. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie wyciągnę jej, bo nie zmieści się między prętami. Dobra. Tu jeszcze jest ten tygrys. A już mam pomysł. Wycofaj się. Jakby do żarcia dać środki usypiące. Gdzie on jest? Ale wymyśliłem. Dobra, mamy teraz mięso z lekiem. Idziemy. Masz i żrej. Ale mu oko świeci. Dobra, idziemy dalej. Idziemy przed ciebie, zobaczmy, co tutaj nas czeka. Dobra, tu się pali. Wypadałoby to chyba ugasić, co? Muszę szybko ugasić ogień, albo cały las się zapali. Nie chciałbym blokować sobie drogi ucieczki, nie wiedząc, dokąd prowadzi. Dobra, tylko czym mam to ugasić? Czym? Tam się jara. Daj mi tą mapę. Menu, nie chcę menu. Ej, czemu mi tu dało? Jeszcze raz mapa. Dobra. Okej, to będzie tak. Brzeg jeziora. Tylko jak? Miotałka z piór? Nie mogę tego zrobić. Czym to ugasić? Muszę szybko ugasić ogień. No to ja wiem. Szelazna rękawica, nóż, miotałka z piór, łom może. Też nie.
tutaj chyba nic nie zrobimy. Może wycofajmy się ogólnie stąd. Tutaj co jest? To klasyczna łamigłówka typu Pangram. Twoim zadaniem jest wstawić wszystkie figury w odpowiednie miejsce i w odpowiedniej pozycji. Części możesz obracać prawym przyciskiem myszy. O, może coś takiego. Dobra. Może... Może tak? O! Jakoś to wygląda teraz. Może inaczej. Ty idź na bok. Tu sobie poleż. To damy tu. Nie tak. Tak chyba by to musiało być. Daj to na bok. Kurczę. Leż tu. No, czemu nie możesz tego położyć? Spróbujemy to. Też nie. Właśnie, gdyby to tak zrobić. Nie pasuje to. W ogóle to nie pasuje. Dziwne. A gdyby to... Odłóż. Coś takiego. Bo to raczej... Raczej tak nie może być. Tak. Też nie pasuje.
Tu jest jakaś kaczka. Możesz pójść to. O, jest. Połóż to tu. O, właśnie. No. Może co z tego teraz wyjdzie. Chociaż... Tak? No. Proszę, proszę. Coraz lepiej. To idzie. Co ja zrobię z tym? Tutaj chyba trzeba to włożyć. Tak. To nie pasuje tu? Udało się. Super, co mamy w środku? Pokaż mi tutaj. The experiments with dead rats produce greatly contradictory results. While all the reanimated rats have supernatural physical strength, much stronger than that of regular rats, the reanimated animals suffer greatly from terrible pain. And as a result, behave extremely aggressively. Yet when I decided to halt the lives of these pathetic creatures and end their suffering, the Baron persuaded me not to do so. Instead, he told me he had a recipe for a remedy that would release the test subjects from their suffering without killing them. Koło zębate, proszę. Mamy koło zębate, to wszystko? Jeżeli mamy koło zębate, to możemy wrócić do karuzeli. Pokój ze szczurem. Tu jest karuzela. I co jest w środku? Kurczę, ja tutaj chodzę, zwiedzam, szukam różnych przedmiotów, a las się pali. Las się pali, no trudno. Szukamy teraz kutki. Jest kutka. Battle. Jest battle. Pająk. Pająk Leon. Tu jest pajączek. Kaczka. Jest kaczuszka. Klucz. Jest i klucz. Miś. Tu jesteś. No, róża. Tutaj róża się sowała. Jeszcze pięć. Ręka, jeszcze pięć rzeczy. Cztery. As. Dzwonek. Mamy asa. Dobra. Dynia z twarzy. Dynia z twarzą. Tu jest twarz. A tu jest dynia. Weźmiemy nóż. Proszę, mamy dynię z twarzą. Myszka. Tu jest ser, proszę, myszko. A i musimy zapalić żarówkę. Tak? To czyli musimy to usunąć i teraz musimy doprowadzić do tutaj, do tej żaróweczki. Przewody. O, właśnie. Może to nie będzie takie trudne. Ha, jest zapalona żarówka. Mamy klucz. Klucz. Jak gdzieś to widziałem. To było chyba tutaj? Kurza stopa, no. Sala luster. Galeria. A nie, tu byłem właśnie. Pokój. Tu nie. Tu też nie, wycofaj się.
Kurde. Gdzie było to pomieszczenie? Mapa, daj mi mapę. Gdzie było to pomieszczenie? To nie było tutaj przy statku? Tak. Mamy gaśnicę. Także idziemy, dajmy mapę, idziemy teraz ugasić pragnienie. Gdzie to jest? Okej, okay. Zobaczmy, co go robocik kryje w sobie. Obróć rury, klikając na nie, by stworzyć drogę między sercem a każdym z kryształów. By serce zadziałało, musisz połączyć wszystkie kryształy. Dobra. Mógłbym tutaj coś włożyć, a ja nie mam tego serca. Czyli jeszcze nie mogę tego... tym się pobawić. Dobra. Ktoś musiał tak mocno wbić kilo w pokrywę, że odpadł z niego trzonek. By go wyjąć, muszę znaleźć coś na zastępstwo. Dobrze. Poszukamy coś na zastępstwo. Trzonek kilofa. Nie polecę, brakuje steru. To ci pech, no. Mam kilof. At first, Igor insisted on experimenting on the body of a dead person, but I managed to dissuade him from that madness. Still, he persuaded me to experiment on large animals and said he had a drug to relieve their suffering. I'm afraid even to ask him where he got the corpse of a tiger from. Indeed, I'm beginning to doubt the man is sane. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Zawór? Zawór. Ojojojojoj. Zawór gdzieś to... Gdzieś był potrzebny ten zawór. Tylko gdzie? Idziemy. Musimy posprawdzać wszystko po kolei. Tutaj nic. O, tu jest ten ogień. To lepiej nie. Tak, tu jest pokój ze szczurem. Tutaj już chyba nic nie można zrobić, także możemy się wycofać. Pokój z kominkiem, też nic. Tutaj zaworu też nigdzie się nie włożę. Przejście jest zablokowane, muszę znaleźć inny sposób, by wyjść z domu. Zawór. Karuzela. Tu nie, tu nie. Cmentarz, tam jest na statek. Idziemy na statek? Tutaj też już nic nie ma. Dobra, bardziej cofnąć się już nie można. Czyli gdzie? Czyli gdzie? Tutaj też nic nie mam do włożenia. Mam kilof. Mam klucz. Kilof, klucz. Zobaczmy jeszcze, czy jesteś w samolocie do zrobienia. W samolocie tylko brakuje steru, żeby odlecieć. Dobra, to może zrobimy tak. Ten odcinek skończymy w tym właśnie miejscu. Pamiętajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie tego kciuka w górze. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.